Maciek, 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 wspaniałym kucharzem jest. Jak Kwiatkowski powie, to kuchni wszystko wiesz. Ja bym chciał Państwu pokazać kilka metod, jak można łowić węgorze. Jak ja to robiłem, jak byłem młody, mały i jeszcze słodziutki. Proszę Państwa, węgorz mniej więcej wygląda tak. Nie udało mi się zdobyć, ale to jest mniej więcej węgorz. On może być różnej wielkości, może być taki, może być nawet taki. Węgorz, on sobie pływa po dnie i tam je padlinę. Tak już ma. Proszę Państwa, ale ja jestem sprytny. Ja wiem, jak go złowić. Ja zakładam rury PCV na głębokości około, ja wiem, takie metr, półtora. I taki węgorz myśli, że to jest jaskinia naturalna. On boi się słońca i w nią wchodzi. I wtedy ja po cichutku na paluszkach podchodzę, zamykam tą rurę, przychylam i patrzę, czy jest węgorz. Jak jest, to się cieszę. Czasami się zdarza rak, czasami się zdarza szczur. Kilogram takiego węgorza w warszawiacy płacą nawet po 50-60 zł. To tyle pieniędzy. A w takich 30 rurach można znaleźć, tak wiem, 5-6 kilo węgorzy. Super. Super zysk i jeszcze do tego jakiś pyszny. Kolejną metodą, na przykład taką, na którą łowiłem węgorze, jest głowa świni. Jak się udawało ją jakoś zdobyć i nie zjeść, to się na haku ją wrzucało do wody, ona tam gniła, zwabiała węgorze i w tym właśnie mózgu robiło się takie kłębowisko węgorzy, wężowisko. Potem też się szybko wyciągało i było pełno węgorzy. Wspaniała metoda. Kolejną metodą jest na przykład, którą ja nie do końca polecam i ona jest nielegalna, ale wiem, że jest na przykład sypanie granulatu kwasu borowego. Ryby myślą, że to jest jedzenie, jedzą to i wiadomo, tam pęcherz pławny im pęka i one wypływają do góry. Nie zawsze są to węgorze, są tu różne ryby, dlatego nie do końca to lubię, nie do końca polecam. Już nie mówiąc o prądzie czy granacie, bo to też już nie jest za bardzo legalne. No ale zawsze węgorz to węgorz. Ja polecam rury, bo to jest najmniej inwazyjne środowisko, a taki węgorz to jest królewska ryba, bo nie wiem, czy wiecie, jak go polać gorącą wodą z octem, on staje się błękitny. Naprawdę. I do tego jest pyszny. Nie wszystko wiesz.